Cześć Asiu. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie i, i chciałeś ze mną porozmawiać o analityce webowej. Bo wydaje mi się, że w ostatnich latach to jest temat bardzo gorący i biorąc pod uwagę, ile zmian było ostatnio na poziomie tym związanym z analizą danych w kampaniach digitalowych, to chyba w przeszłości nie było tak gorącego okresu. Yy, tak, na początku dziękuję w ogóle za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę o takim ciekawym temacie popowiadać. No i faktycznie tych zmian w ostatnim czasie jest bardzo dużo. Wręcz mam wrażenie, że analitycy yy, webowi yy, i specjaliści SEM mają wręcz zadyszkę spowodowaną ilością tych zmian. W porównaniu do tego, jak to było w okresach poprzednich, kiedy w poprzednich latach było tak w miarę spokojnie, stabilnie, mogliśmy prowadzić swoje kampanie, nie martwiąc się o takie częste zmiany, jakie mamy, jakie miejsce są teraz w obecnych czasach. No właśnie, bo w zeszłym roku dobrze pamiętam G4 i przejście z Universal Analytics na G4, a w tym roku mamy digital market Actions i, i, i Consent Mode. Jakbyś mogła powiedzieć, mhm. co to są ze zmiany i. Z czym to się mhm. Digital Markets act, act powstał po to, żeby trochę ograniczyć działania Google, Meta i innych dużych tak zwanych gatekeeperów, czyli takie duże firmy z branży Big Tech, które mogłyby działać w taki sposób, że będą nie pozwalały wchodzić mniejszym firmom na rynek. Chodzi o to, że te firmy z Big Techu, czyli takie jak właśnie Google, który należy do, do Alphabet czy, czy Meta, są w tej chwili na takiej pozycji, że są gigantem i mają przewagę konkurencyjną i mogłyby mają też takie technologie bardzo rozwinięte, które mogłyby w pewien sposób Tą przewagę konkurencyjną mieć tak dużą, że ograniczą wejście mniejszym dostawcom. Czyli powiedzmy, gdyby pojawił się ktoś, kto jest mhm. takim jakby odpowiednikiem Google i chciałby wejść na rynek. No to taki Google z uwagi na, na swoje technologie mógłby ograniczać wejście tym mniejszym podmiotom. Więc ten Digital Market Safe. Czyli to nie ma nic wspólnego z ochroną użytkowników w internecie i ich prywatności? Czy gdzieś się zahacza też o użytkowników? Zahacza też o użytkowników. Chodzi o to, że te firmy z Big Techu mają możliwość zbierania bardzo dużo danych o użytkownikach. I dotychczas przed wprowadzeniem tego market, tego DMA, ci gatekeeperzy, czyli tak, tak zwani jakby strażnicy, mogli swobodnie wykorzystywać te dane o użytkownikach i wykorzystywać je w niekoniecznie uregulowany prawnie sposób. Teraz, od 6 marca, wprowadzono taki wymóg, że te właśnie duże podmioty są zobowiązane do tego, żeby jednak stosować poszanowanie prywatności użytkownika w sieci. Czyli już nie będzie tak łatwo z wykorzystywaniem danych dowolnie, w dowolny sposób, tak jak to miało miejsce teraz, tylko dla wszystkich podmiotów musi być dostosowane poszanowanie prywatności użytkownika w sieci. Czyli jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na zbieranie danym, danych o tym użytkowniku, to dopiero wtedy te podmioty takie jak właśnie Google, Meta czy, czy tym podobne mogą te dane przetwarzać, wykorzystywać powiedzmy do uczenia swojego machine learningu czy innych swoich rozwiązań. Okej, okay, ale to rozumiem, że stąd się wzięło nagle wdrażanie tych wyskakujących okienek, na których musimy potwierdzić zgodę na uruchomienie skryptów tak śledzących. Mhm. I teraz już jako użytkownicy wchodzą, chodząc po serwisach internetowych, mamy możliwość zgodzić się albo odrzucić. Te skrypty albo zgodzić się na wszystkie, albo mhm. wybrać na te, wyrazić te zgody, które chcemy wyrazić. I to jest następstwem tego aktu? Tak, to jest jedno z tych właśnie następstw. Wcześniej wyglądało na to, że odpowiedzialność będzie za nieprzestrzeganie wykorzystywania danych, że odpowiedzialność będzie spoczywać właśnie na Meta, mhm. na Google, na Apple i jeszcze na tych innych gatekeeperach. I nawet w tej ustawie, w, w tej regulacji prawnej jest zapisek, że może grozić tym podmiotom kara w wysokości do 10% przychodu całego globalnego mm -hmm. osiągniętego za, za poprzedni rok. No ale te podmioty, takie właśnie jak Google głównie, mm -hmm. przerzuciły nieco tą odpowiedzialność na właścicieli witryn internetowych, tak? Czyli na, powiedzmy, właścicieli e-commerce'ów czy właścicieli w ogóle stron mm -hmm. internetowych. No i teraz ta, wiąże się z to z tym consent mode, czyli trybem uzyskiwania zgody, gdzie Google wymaga tego, żeby właściciele witryn internetowych posiadali ten tryb uzyskiwania zgody. Google tego sam z siebie nie wdraża, tak? Ale podmiotom, które nie mają wdrożonego tego trybu uzyskiwania zgody, Google nie pozwala na przykład puszczać reklam remarketingowych. No, bo gdyby zezwolili, no to właśnie ten DMA, czyli ten D Digital mm -hmm. Market Act um, um, byłoby to niezgodne właśnie z tym DMA. Aha, okej, okay, czyli sprawa jest prosta. Jeżeli wchodzę do e, serwisu i użytkownik e, m, nie wdrożył pop-upów consumą, mm -hmm. tak? I to wtedy Google mówi OK, no to w takim wypadku kampanii remarketingowych nie możesz robić, bo my nie wiemy te, te party cookies, ciasteczka jak zebrałeś i nie pozwalamy Ci robić tej kampanii, ale rozumiem, że dalej może, można korzystać z sieci reklamowej jako sieci reklamowej i kierować reklamy czy to po słowach kluczowych, czy displayowe na tam, nie wiem, inne segmenty użytkowników niż remarketing. E, ogólnie tak, reklamy można wtedy w takiej, jeżeli nawet nie mamy tego wdrożonego trybu consent mode, daje się jeszcze na ten moment kierować. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w dalszych krokach, bo Google już przestrzega, że jeżeli nadal są takie strony internetowe, które nie mają wdrożonego tego trybu consent mode, to za jakiś czas będzie niemożliwe śledzenie konwersji. Czyli możemy puszczać sobie taką reklamę, emitować ją, ale nie, nie poznamy wyników takiej reklamy. No i zgodnie z prawem, też żadne dane o użytkowniku, który. Wchodzi w interakcję z witryną, tak naprawdę nie powinny wpływać do, do Google'a. Czyli Google nie powinien zbierać żadnych danych o użytkowniku, czyli możemy puszczać reklamy, ale skazujemy się na to, że algorytm Google'owy nie odwdzięczy się nam informacjami o konwersjach, informacjami o tym, kto jest tym, tą osobą konwertującą. Jasne, czyli dobra, to, to, to mamy to. Czyli. Trzeba w tym momencie y, osoby posiadające witryny czy sklepy internetowe, to też jest witryna internetowa, mm -hmm. tak naprawdę muszą wdrożyć. I teraz mam pytanie, muszą wdrożyć Consent Mode czy consent Management Platform? Bo ja widzę, mm -hmm. że bardzo często są te dwa słowa, czy te dwie, dwie nazwy y, używane symultanicznie w, wymiennie, mm -hmm. ale zastanawiam się w ogóle, czy to jest to samo. Nie do końca, chociaż jedno z drugim jest powiązane. CMP, czyli Consent Management Platform, właśnie platform, tutaj jest słowem takim kluczowym, jest to platforma do zarządzania zgodami. I tych platform mamy bardzo dużo, tak? Czyli to jest takie narzędzie, które implementujemy na naszej stronie, i to narzędzie ma za zadanie generować właśnie cookie banner i generować coś na wzór data layera, czyli takie jakby warstwy danych, gdzie pojawiają się zdarzenia consent default i consent update, czyli to są takie zdarzenia, które są generowane po interakcji użytkownika z witryną. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na śledzenie, to powinno iść takie zdarzenie informujące Wszystkie tagi, czy to w Google Tag Managerze, czy na przykład, jeżeli mamy jakieś kody śledzenia w naszej witrynie, one powinny odbierać tą informację z tego zdarzenia Consent Default, mhm. że jest niewyrażona zgoda. Dopiero jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na śledzenie, to powinno uruchomić się zdarzenie Consent Update z informacją o tym, na co użytkownik wyraził zgodę, i wtedy te narzędzia dopiero mogą się uruchomić i zbierać dane o naszym użytkowniku. I to właśnie robi. Ta platforma do zarządzania zgodami. I to jest to, co my, jako użytkownicy internetu, widzimy wchodząc do witryny internetowej i wyrażamy zgodę bądź nie na śledzenie witryny. I to jest Consent Management, consent management Platform. Dokładnie, tak? tak. Z kolei Consent Mode to jest właśnie tryb uzyskiwania zgody, czyli to wszystko, co się dzieje właśnie po tej stronie przesyłu danych do poszczególnych narzędzi. Czyli jeżeli użytkownik, powiedzmy, wyraził zgodę na śledzenie, no to wtedy w tym zdarzeniu, powiedzmy, consent update, tam są przekazywane informacje, czy użytkownik wyraził zgodę na zbieranie danych analitycznych, czy wyraził zgodę na otrzymywanie reklam, czy na przykład wyraził też zgodę na personalizację strony, na przykład pod danego użytkownika. Jeżeli na przykład mamy strony w kilku wersjach językowych, to możemy również tam wyrazić zgodę, że zawsze kolejna nasza wizyta będzie. Dostosowana do, do tej personalizacji, którą właśnie teraz sobie podczas tej wizyty zrobiliśmy. I właśnie to zdarzenie consent update i consent default są odpowiedzialne za ten właśnie tryb consent mode, mhm. czyli tryb uzyskiwania zgody. I to w jaki sposób przekazują te zgody do takich narzędzi jak Google Ads, Analytics, Facebook. I tym podobnych. I, I rozumiem, że to już się dzieje w tle, jest to sprawa techniczna, jak te systemy się komunikują, w jaki sposób przekazują dane, tak? Dokładnie, o właśnie, to słowo komunikacja to jest taki <grym> też słowo klucz, tak. Jasne, <grym> ale już to teraz się zastanawiam, no bo my jako użytkownicy teraz mamy prawo nie wyrazić zgody na śledzenie w witrynie, i jak w ogóle to wpływa na marketing, a i B, jak to wpływa na mm, analizę danych po stronie już yy, na przykład e-commerce'ów, bo co mam rozumieć, że w pewnym momencie po wdrożeniu consent management platform yy, na przykład nie widzą dużej części odwiedzin i transakcji w witrynie? E, powiem tak, to zależy za, e, od tego, jak, jaki tryb tego consent mode'u został wdrożony, bo e, consent mode e, kiedyś funkcjonował e, w takiej pierwszej wersji, Takiej bardzo podstawowej, gdzie nie było aż tylu wymogów, które są teraz w wersji drugiej do spełnienia. I ta wersja druga, consent mode, który jest wymagany właśnie od 6 marca 2024 roku, ten consent mode można wdrożyć na dwa sposoby: jako basic consent mode i jako advanced. Ten basic consent mode polega na tym, że to jest taka bardzo prosta konfiguracja, w zasadzie działająca w trybie zero-jedynkowym. Czyli, jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na cookie banerze, no to nie mogą uruchomić się żadne kody śledzące, czyli żadne dane, nawet w trybie anonimowym, nie będą spływały do serwerów Google. Czyli, w związku z tym, Google nam nie zwróci tych danych modelowanych ani o konwersjach rozszerzonych, ani danych modelowanych do G4, czyli po prostu tego użytkownika nie ma, on nie jest śledzony, bo nie wyraził zgody. Pomimo, że wszedł do serwisu, wykonał w serwisie akcję, dokonał na przykład transakcji, tak. nie widać go w systemie analitycznym. Tą transakcję można zobaczyć po prostu w e i że doszło do, do zakupu, natomiast po mhm. stronie sieci reklamowej tego nie widzimy. Dokładnie. Z kolei jest też druga opcja wdrażania consent mode, jest to tak zwany advanced consent mode i to jest nasza ulubiona opcja, którą wdrażamy naszym klientom, bo to jest opcja bardzo dobra pod kątem śledzenia tych użytkowników, yy, śledzenia może to jest źle dobrane słowo, bardziej otrzymywania zwrotnych informacji z Google na temat yy, użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na śledzenie, bo narzędzia Google'owe, takie jak yy, GA4 czy na przykład y, tak konwersji Google Ads one mogą działać w dwóch trybach w trybie pełnego zbierania danych tak? czyli tutaj taka yy, sytuacja, gdzie użytkownik wyraża zgodę na śledzenie no to wtedy sytuacja prosta Zbierane są wszystkie dane użytkowniku i one są przekazywane od razu do naszej... I do naszego konta Google Adsowego. Ale te narzędzia mogą również działać w trybie anonimowego zbierania danych, czyli jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie, wtedy te kody mogą się uruchomić zgodnie z prawem. One zbierają jakieś bardzo takie podstawowe, anonimowe dane o użytkownikach i te dane nie trafiają do narzędzi takich jak Analytics i Google Ads od razu, tylko trafiają na serwery Google, gdzie są um, haszowane anonimizowane i przetwarzane przez, przez machine learning google'owy. Następnie te dane, kiedy już tam sobie przeleżą w tym, w tym google'u i ich ilość spełni wymagane w dokumentacji ilości, bo tych danych musi być też odpowiednio dużo, żeby ten machine learning mógł te dane nam przetworzyć. Te dane są zwracane właśnie do konta google ads'owego i do konta Analytics, do, do naszej usługi Analytics. W usłudze Analytics zobaczymy te dane jako tak zwane dane modelowane i na przykład jeżeli mamy w raportach... Takie czekiny zielone, bądź czasami są takie wykrzykniki, i tam sobie najedziemy, klikniemy na to, to pojawia się informacja, czy ten raport zawiera dane modelowane, czy też nie. Z kolei na koncie Google Ads zobaczymy, że w zakładce konwersje, jeżeli klikniemy sobie w daną konwersję, to tam też dowiemy się, ile tych konwersji zostało nam zwróconych, modelowanych. A co to oznacza dla osób prowadzących kampanie reklamowe, jak mogą, jakie wnioski albo ewentualnie jakie akcje mogą wyciągać na podstawie tych danych modelowanych. Mhm. Bo rozumiem, że mod, Google zamodeluje na przykład ilość transakcji tak, z użytkowników, mhm. którzy nie wyrazili na, zgodę na śledzenie, ale rozumiem, że tych danych w żaden sposób nie da się wykorzystać później w kampaniach reklamowych, budując segmenty użytkowników i targetowanie. Do remarketingu raczej tego nie wykorzystamy, ale przynajmniej ten algorytm reklamowy, on będzie uczył się zachowań naszych użytkowników, bo Google zbiera, zbiera wszystkie sygnały dotyczące użytkownika, tego co użytkownik robi nie tylko na naszej stronie. Ale jak mamy taką opcję jak Google Signals, gdzie jest śledzenie użytkownika całej jego aktywności w sieci, tego co robi nie tylko na naszej stronie, ale ogólnie jak wygląda cała jego em, aktywność w sieci. Więc te algorytmy są e, dzięki e, tym e, anonimowym nawet danym, są w stanie em, na zasadzie takiego rachunku prawdopodobieństwa, bo tak mniej więcej działa ten, ten machine learning, są w stanie oszacować, czy powiedzmy, jeżeli nam się trafi kolejna osoba, która nie wyraziła zgody na śledzenie, ale wykazuje podobne zachowanie, tak jak te osoby, które już wcześniej nie wyraziły zgody, ale skonwertowały, to ten algorytm reklamowy jest w stanie oszacować, czy ta osoba Dokona prawdopodobnie konwersji, czy też nie dokona? Więc to też wpływa w jakiś sposób na skuteczność kampanii Google Ads. Bo co prawda, no z remarketingiem nie wrócimy, ale możemy reklamy kierować również do osób, tak jakby, żeby wygenerować ten ich pierwszy kontakt z naszą witryną. Jasne, rozumiem, że w, w Google jest teraz popularny Performance Max, typ kampanii i, i prawdopodobnie algorytmy, właśnie te, Performance ma korzystają z tych danych. E, dokładnie, dokładnie tak. I e, jeżeli właśnie e, ten, te algorytmy wykryją, że ta osoba, która powiedzmy zwykle nie wyraża zgody na witrynach, mhm. ale jest taką osobą, która zwykle kupuje, no to wtedy takiej osobie zostanie prawdopodobnie wyświetlona reklama Google Ads naszego sklepu. A jeżeli to jest tak zwany potencjalny apacz, że tylko wchodzi, a popatrzy sobie, a i tak mhm. nic nie kupię, no to prawdopodobnie takiej osobie nie zostanie wyświetlona reklama. Także te, te sygnały e, anonimowe gdzieś tam też mają wpływ na uczenie tych algorytmów reklamowych. Dobrze, czyli yy... Potwierdź, czy dobrze zrozumiałem. Jeżeli consent management platform jest dobrze wdrożone i jeszcze w trybie advanced, mhm. to wdrożenie tego systemu później po stronie analitycznej może spowodować niewielkie zachwianie w analityce webowej, czyli nie będzie takiego olbrzymiego spadku na ruchu i transakcjach poprzez odfiltrowanie użytkowników, którzy nie wyrazili zgody, bo dobrze wdrażając mamy ten Moduł czy algorytm prognozowania i szacowania, mm -hmm. który jest później serwowany do sieci reklamowej i do systemu analitycznego. Tak, do systemu analitycznego, jeżeli chodzi o te dane, które tam są przesyłane zwrotnie, to jeżeli chodzi o ilość utraty tych danych, to tak naprawdę te odsetki wyglądają różnie w różnych branżach. Bo, na przykład, takim dobrym przykładem jest sklep internetowy sprzedający biżuterię, gdzie już teraz po jakimś czasie możemy zweryfikować z kilku miesięcy, jak, jak wygląda ilość odrzuconych zgód. No i tam ten odsetek jest bardzo malutki, bo jest około o niecałe 3%, 2% z kawałkiem. Czyli to oznacza, że bardzo dobrze zamodelowane są dane? Znaczy, tutaj w tym przypadku mamy nie dość, że dane modelowane są mhm. zwracane do Analyticsa, to też mamy bardzo dużo danych rzeczywistych, bo użytkowników, liczba użytkowników, którzy nie wyrażają zgody na śledzenie, to jest około tylko 3%. Aha, to 3% to jest liczba użytkowników, którzy nie wyrażają tak. zgody. Tak, i teraz z tych 3% mhm. są jeszcze dodatkowo zwracane dane modelowane, czyli tak naprawdę w naszych Analyticsach mamy bardzo mały ubytek. Tych danych, mhm. ale są też sklepy, gdzie na przykład widzimy, że procent użytkowników, którzy odrzucają zgody, to jest około 30%. No i teraz tak, te 30% tych odrzuconych zgód wraca na serwery Google jako dane anonimowe, i następnie Google te dane sobie modeluje i za jakiś czas zwraca do naszego Analyticsa i do konta. Do konta Google Ads, jako właśnie te dane modelowane. No i tam, jaki odsetek zostaje zwrócony, no to już bywa bardzo różnie. Czasami tych danych zwraca, zwracanych jest bardzo mało, więc wtedy widzimy na przykład taką różnicę, że jeżeli sprawdzamy dane z. W, CRM zestawiamy powiedzmy z Analyticsem, to brakuje nam około 20 paru procent, czyli mhm. okazuje się, że, że tych danych modelowanych zostało zwróconych bardzo mało. A czasami są takie sytuacje, gdzie te dane, gdzie ten algorytm mógł się dobrze nauczyć przetwarzać te dane i nam dobrze je zwracać, no to ten odsetek utraconych danych wtedy jest mniejszych. A z czego to wynika? Da się to w ogóle kontrolować? da się to optymalizować i poprawiać? Na ten, na ten moment jest to bardzo enigmatyczne. Starałam się przewertować internet w poszukiwaniu, jak wygląda to modelowanie danych. Przez bardzo długi czas nie było dobrej dokumentacji googlowej. Teraz niedawno pojawiła się troszkę bardziej ujawniająca, jak działa to, to modelowanie. No i okazuje się, że brane pod uwagę są przeróżne rzeczy. Chociażby takie, z jakiego, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik, jaka jest jego geolokalizacja, jakie ogólnie są jego zachowania w sieci, która to jest jego wizyta w witrynie. Także jest bardzo dużo tych czynników branych pod uwagę i w zasadzie dalej nie do końca wiadomo, jak działa ten, ten system. Także mhm. na razie to jest jeszcze dla nas zagadką. Myślę, że może za parę miesięcy kto komuś uda się to rozgryźć, jak to działa. A w ogóle czy widzisz jakiś trend, że Coraz lepiej sobie radzą algorytmy Google'a i z czasem coraz, coraz lepsze dane te prognozowane dostarcza do systemu, czy niekoniecznie, nie ma takiego trendu? Na ten moment jeszcze myślę, że minął za krótki czas, żeby to zobaczyć, Jasne. także ciężko jeszcze jest to określić. To w takim wypadku rozumiem, że obowiązek wdrożenia CMP leży teraz na każdym właścicielu witryny? Dokładnie. I to tak byś mogła opowiedzieć, Ktoś przespał ten moment, mm -hmm. kiedy już to miało być wdrożone, A wiem, że mm, wielu właścicieli witryn przespało ten model. No, tak. Chodząc, po, moment, chodząc mm -hmm. po internecie widzę, że jeszcze to nie jest wdrożone. No i teraz... Ktoś planuje wreszcie się tym zająć, Jakbyś mogła, bo tak mhm. jako specjalista, mhm. specjalistka, opowiedzieć, jak się w ogóle zabrać do tego procesu i na co zwrócić uwagę. To na początku dobrze by było rozejrzeć się w, w dokumentacji Google'owej. Jest taka dokumentacja, która podaje nam całą listę dostępnych platform do zarządzania zgodami. I e, tutaj teraz nie chciałabym może reklamować jakiejś konkretnej, ale tam jest cała lista przeróżnych platform e, w, w różnych cenach, e, bo zwykle za te platformy płaci się jakiś abonament miesięczny. Wysokość tego abonamentu jest uzależniona od tego, jak dużą mamy witrynę, ile mamy podstron w tej witrynie. I część tych platform daje się wdrożyć bardzo bezproblemowo. W zasadzie dokumentacja jest w stanie poprowadzić za rączkę. Problem pojawia się w momencie debagowania, czyli testowania sprawdzania tego wdrożenia. To wiem, że z tym klienci mają duży problem, bo nie potrafią tego zweryfikować, czy to działa dobrze czy niedobrze. Wiem, że też korzystają z saportu Google konsultując czy to wdrożenie jest dobrze, czy nie dobrze, no ale saport Google też nie jest w stanie zawsze technicznie poprowadzić co ewentualnie jest do poprawy, więc ewentualnie klient wtedy dostaje taką informację, że jeszcze nie do końca jest coś dobrze i wtedy i wtedy tutaj to jesteśmy w stanie poprawić. Z takich platform najmniej problematycznych, na, które, na których my bardzo lubimy pracować, z tych platform rekomendowanych przez Google, to jest CookieBot, którego zresztą jesteśmy partnerem. No, te wdrożenia przynajmniej dotychczas bywały w większości przypadków, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że 99% przypadków było bezproblemowych. Trochę tej konfiguracji jest, ale Cookiebot jest o tyle fajny, że jest w stanie dużo rzeczy zablokować sam z siebie, a to, czego ewentualnie nie jest w stanie zablokować, to dokumentacja cookie Bota jest na tyle pomocna, napisana w jasny sposób, że programista będzie w stanie wie wiedzieć, jaki kod powinien wdrożyć dodatkowo do kodu witryny, żeby ewentualne rzeczy, które uruchomiają się przed wyrażeniem zgody, zablokować. Więc tak, jeżeli chodzi o takie istotne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę, już kiedy mamy wybraną i platformę do zarządzania zgodami i wdrażamy, mhm. to trzeba by było się upewnić, czy na pewno wszystkie ciasteczka są blokowane prawidłowo, tak? Bo w Polsce mamy taką ustawę prawo telekomunikacyjne, która nas tak trochę straszy, że jeżeli uruchamiamy ciasteczka, zanim jeszcze użytkownik wyrazi zgodę na śledzenie, to y, można y, Urząd Ochrony Danych osobowych może nałożyć karę na właściciela witryny i wysokość tej kary y, to jest do 3% przychodu za ostatni rok, tak? Także przychodu, nie dochodu. A to jest interesujące, bo no, ja powiedzieli że jednym z wyzwań przy wdrażaniu CMP jest to, że ciężko jest na poziomie debugowania sprawdzić, czy to działa, czy nie. I teraz zastanawiam się, jak ten urząd ochrony konsumentów jest w stanie sprawdzić, czy to jest dobrze wdrożone, czy nie. Mm -hmm. Krążą takie wieści pokątne, że jest budowane dla nich, dla tego urzędu, narzędzie, które pozwoli w łatwy sposób zweryfikować, czy consent mode jest wdrożony poprawnie, czy niepoprawnie. My, jako analitycy, też śledzimy wszelkie rozszerzenia, tak zwane wtyczki, niektórzy to nazywają chociażby do Google Chrome. Są już na tyle zaawansowane te rozszerzenia, które pozwalają w bardzo łatwy sposób zweryfikować, czy wdrożenie jest poprawne, czy niepoprawne, gdzie w zasadzie pokazuje nam się ten stan, taki domyślny, i albo się on pokazuje, albo czerwony, albo zielony, i stan po interakcji z banerem, gdzie też pojawia się, czy tam jest czerwony, czy zielony, plus jeszcze dodatkowo takie informacje o statusie wyrażonej zgody. Więc myślę, że jeżeli taki urzędnik z, z Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma dokumentację googlową o tych stanach zgody plus ten moduł, to jest w stanie to zweryfikować, czy działa to poprawnie, czy niepoprawnie. Wiem też, że jakiś czas temu było szkolenie dla pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tego, jak w taki sposób podobny do tego, w który my analizujemy, czyli wchodząc do konsoli, do zakładki aplikacja, weryfikować, czy te ciasteczka się uruchamiają, czy też nie jasne, bo te, teraz jak sobie uświadomiłem, że nie ma wtyczek, to tak naprawdę użytkownicy, nawet jeżeli klikną y, odrzuć zgodę, to nie mają 100% pewności, że y nie są śledzeni tak? witrynie, no bo nie są w stanie tego zweryfikować. Dokładnie. Taki zwykły użytkownik nie jest w stanie tego za bardzo zweryfikować. Jeżeli ma taką wiedzę bardzo podstawową, nie zna tych wtyczek, nie umie poruszać się po konsoli czy aplikacji, mhm. to, to tego nie sprawdzi. Tak naprawdę do końca Czyli się nie sprawdza. i może mieć nawet tylko i wyłącznie nadzieję, że rzeczywiście Dokładnie, e anonimowo się. Tak. Serwis. Później może zdziwić się, jeżeli na przykład zacznie go ścigać remarketingowa, tak? Mhm. no to wtedy, wtedy dopiero dowie się, że jednak ta wizyta nie była anonimowa. Jeszcze odnośnie tej anonimowości, fajną rzeczą jest, są już pierwsze wyniki tego, jak dzięki wprowadzeniu Consent Mode jest budowana lojalność użytkowników wobec danej witryny i zaufanie. Bo tak jak wcześniej baliśmy się, że jeżeli wprowadzimy Consent Mode, no to dużo osób będzie odrzucało te wszystkie. Zgody, no i nie będziemy mieli danych. A okazuje się, że jeżeli są użytkownicy świadomi tego poszanowania prywatności użytkownika w sieci i widzą mniej więcej, orientują się, wiedzą mniej więcej, jak sprawić, czy dana witryna faktycznie zachowuje się z poszanowaniem prywatności użytkownika, no to okazuje się, że tacy użytkownicy częściej wracają do witryny i stają się takim lojalnym użytkownikiem tej witryny. Okay. Czyli wdrożenie CMP zwiększa realność użytkowników, bo wiedzą, że to jest solidna firma, która ba o, ich, o bezpieczeństwo swoich danych. Tak. Tak, na razie tych badań jest bardzo mało, można to sobie już wygooglować, poczytać. Yy, procentów teraz w tej chwili nie, nie jestem w stanie przytoczyć, ale ta, yy, te wartości yy, takie wydają się dosyć ciekawe. Tak? W porównaniu z tym, jak się baliśmy, że to będzie wprowadzenie tego CMP, to będzie coś strasznego, a tu okazuje się, że wpłynęło to wręcz yy, pozytywnie. Mm -hmm. Powiedziałaś e, słowo klucz, przy wdrożeniu potrzebny jest programista, tak? Czyli wdrożenie nawet na gotowej e, platformie rekomendowanej przez Google to nie jest tylko odklikanie w panelu i wklejenie kodu, tylko potrzebna jest praca programistyczna jeszcze po stronie serwisu. Tak? E, nie we wszystkich przypadkach, ale bardzo często się tak zdarza, bo są pewne narzędzia e, do śledzenia użytkowników i te narzędzia są tak oporne na blokowanie przez powiedzmy chociażby takiego cookie bota, gdzie mamy powiedzmy, tego cookie bota, ale on powiedzmy uruchamia się czy zbyt późno, bo na przykład możemy mieć kod, kod powiedzmy, załóżmy mety, mm -hmm. wklejony gdzieś bardzo wysoko, jeszcze nad kodem. Bardzo wysoko w... w kodzie, tak. Tak, bardzo wysoko w kodzie strony i powiedzmy kod cookie bota mamy niżej, no to jak strona się wczytuje, no to wczytuje się po kolei cały ten kod od góry do dołu, czyli najpierw wczytuje się meta, czyli już zapisuje się ciasteczko, a dopiero później wczytuje się cookie bot, który nam nie zablokuje tego ciasteczka. Są jeszcze inne przypadki, gdzie na przykład zdarza się, że mamy, powiedzmy, kod, kod yy, yy, powiedzmy, do Marketing Automation, do jakiegoś narzędzia do Marketing Automation, wklejony poniżej, pod tym cookie botem. No i teoretycznie cookiebot powinien zablokować ciasteczka generowane przez to narzędzie do Marketing Automation, ale niestety nie zawsze tak się dzieje. No i wtedy to wymaga takich dodatkowych prac ze strony programisty yy, i analityka, tak, bo yy, też widzimy, że nie zawsze programiści rozumieją, o co chodzi z tym consent mode i, mhm. i który z tych kodów w dokumentacji należałoby wkleić, bo tych kodów jest yy, podanych przykładowych dość, dość dużo. Yy, no i programiści bardzo często też mają problem z yy, tym, który konkretnie z tych kodów. A ile w ogóle średnio trwa wdrożenie CMP w witrynie? Tak jakbyśmy mieli taką mm -hmm. idealną sytuację, czyli siada analityk i programista, wiesz, obok siebie mm -hmm. i, i, i zaczynają kodować i oprogramowywać na stronie. To powiem tak, słyszałam o takich przypadkach, że niektórzy mówią, że to da się zrobić w godzinę. Ok, tak. Podstawowe takie zainstalowanie i bez sprawdzania, debugowania da się zrobić w godzinę. No ale my jesteśmy jednak, tutaj działamy w taki sposób, że wiemy, że poprawne wdrożenie tego CMP i tego trybu consent mode w takiej perspektywie długoterminowej jest bardzo istotne właśnie pod kątem późniejszej analizy danych, pod kątem Google Adsów, więc no, tutaj warto poświęcić ten czas właśnie na debagowanie, na testowanie. Czy to wszystko działa poprawnie? Czy na przykład, jeżeli mamy wdrożone kody konwersji Google Ads, czy one uruchomiają się, czy one dostają właściwe sygnały, że użytkownik właśnie na tym etapie, kiedy wyzwolił się ten kod, kiedy przysyła dane do Google Ads, czy faktycznie już wczytały się te informacje, że jest wyrażona zgoda, powiedzmy, na ad user data, na ad personalization, na Analytics Storage, i tak dalej. Bo jeżeli na przykład taki kod uruchomi się zbyt wcześnie, no to te dane nie zostaną przekazane do, do algorytmu reklamowego. Więc my to wszystko weryfikujemy, sprawdzamy i zwykle taki proces nam zajmuje około no tak dwóch dni roboczych. Okay. i um, jakie w, już w, tak, mamy godzinkę podstawową, mhm. i później trzeba zrobić te kolejne rzeczy, to jakie są największe wyzwania i ewentualnie problemy, na które można trafić? W trakcie takie wdrożenia. Mm -hmm. Z takich największych wyzwań jest to, że czasami pewnych rzeczy nie da się ominąć. I tutaj takim dobrym przykładem niedawno był mój klient, który prowadzi sklep na WordPressie. Do tego wykorzystuje integrację, ma powiązanego Facebooka, śledzenie konwersji facebookowych poprzez CAPI, czyli to jest mierzenie, to jest coś bardziej zaawansowanego niż zwykły piksel Facebooka. I tutaj takim wyzwaniem było znalezienie rozwiązania, bo klient nie chciał korzystać z serwer site taggingu, trzeba było znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na zbieranie danych do mety za pomocą tego CAPI, plus skonfigurować tak, żeby dane dla narzędzi Google'owych, czyli dla GA4 i dla Google Adsów słuchały się tego, co się dzieje w trybie uzyskiwania zgody. No i tutaj takim problemem bardzo trudnym do przeskoczenia okazało się to, że tak naprawdę istnieje tylko jeden gotowy moduł, który nam, znaczy moduł, czyli ten content management platform, który pasuje do tego silnika i obsługuje to wszystko, co byśmy chcieli. Jasne. E, więc nie mieliśmy możliwości wyboru innego narzędzia tak naprawdę. Po zainstalowaniu tego narzędzia okazało się, że e, eventy, czyli zdarzenia, takie jak powiedzmy wyświetlenie produktu, dodanie produktu do koszyka, że one uruchamiają się na tyle wcześniej w kodzie strony, Zanim je, przed tym jeszcze zanim pójdzie informacja o statusie wyrażonej zgody. Czyli to było bardzo problematyczne i dosyć trudne w tym przypadku do ogarnięcia, tak, żeby opóźnić wysyłanie tych zdarzeń, żeby najpierw wczytywał się stan wyrażonej zgody, a dopiero później dane o, o tym, co zostało dodane do koszyka, co wyświetlone, bo gdybyśmy zostali przy, przy tym takim gotowym rozwiązaniu oferowanym przez, przez ten moduł, to mogłoby skutkować tym, że do GA4 czy do Google Adsów nie trafiałyby informacje o tym, że ktoś wyświetlił dany produkt, dodał do koszyka, czy powiedzmy nawet kupił dany produkt, bo na tym momencie, na tym etapie, kiedy wyzwalało się to zdarzenie tam był brak wyrażonej zgody. Tak? Mm -hmm. Czyli to było zbierane jako... W Nawet danej... jeżeli użytkownik wyraził. Danej... Tak, tak, bo zawsze na początku, na wczytaniu każdej strony idzie zdarzenie to defaultowe, które zawsze jest Dnight, czyli jest mm -hmm. brak wyrażonej zgody, a dopiero później powinno iść zaraz po tym update, czyli wczytanie tego, co, na co użytkownik się zgodził, a dopiero później powinny iść dane ze zdarzeń e-commerce. Mm -hmm. Więc tutaj musieliśmy trochę poszyć w Google Tag Managerze, Poopóźniać wysyłanie pewnych rzeczy. Także to jest coś takiego problematycznego, że nie każdy programista też jest w stanie to ogarnąć i myślę, że też nie każdy analityk jest też w stanie to ogarnąć, bo to już wymaga naprawdę takiej zaawansowanej wiedzy, umiejętności budowania szablonów do Google Tag Managera. Także z takimi rzeczami Czyli się łatwo jest tylko wtedy, jeżeli nie natrafi się na żaden problem i jest mało skryptów, które trzeba podpiąć, tak? Na przykład Dokładnie. Tylko jedna sieć reklamowa, którą trzeba skonfigurować tak. i tyle, czy jeden system analityczny. Dokładnie, tak. Wiedziałeś e, tagowanie po stronie serwera, tak? Server mm -hmm. side tagging. E, czy to. Czym jest to tagowanie, czym jest to zbieranie danych po stronie serwera? Mhm. To jest coś, co bardzo interesuje naszych klientów, tak? bo mhm. o tym zaczyna się robić troszkę głośno pod kątem tego, że Google nas już tak trochę straszy od paru lat o, w związku z wyłączeniem third party cookies. Mhm. No i bardzo dużo osób pokładało w tym nadzieję, że serwer site tagging no to będzie coś, co nas uchroni w ogóle też przed Gubieniem danych właśnie też z powodu consent mode, z, z powodu wdrożenia tego trybu uzyskiwania zgody. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy już trochę więcej mamy takich klientów, którzy decydują się na te wdrożenia serwer-site-tagging i mamy też większą wiedzę od analityków innych, którzy się tym zajmują analityków spoza Polski, mam, mam tutaj na myśli. No, okazuje się, że nie do końca to jest takie e, cudowne rozwiązanie, jak to się początkowo mogło wydawać. E, okazuje się, że server side tagging nie może działać bez e, dotychczasowego rozwiązania, tak zwanego client-site, tak? bo mamy dwa rodzaje e, Google Tag Managerów. E, taki standardowy Google Tag Manager, który ma większość e, właścicieli witryn internetowych, to jest e, tak zwany e, Google Tag Manager, client-site, czyli po stronie klienta. Czyli on zbiera dane. E nie po stronie serwera tylko po stronie przeglądarki i czyli wysyła do na serwer Google'a. Y, wysyła na serwery Google'a i wysyła też do naszych narzędzi powiedzmy takich jak Google Ads czy Analytics czyli tak? one ale trafiają ale są własnością firmy Google Dokładnie. tak i są nam udostępniane w analityce tak, tak tak z kolei rozwiązanie server site. Y, no tutaj były takie nadzieje że będzie można korzystać sobie tylko z tego i będziemy mogli sobie zarządzać za, co konkretnie będzie przekazywane co będzie przechowywane u nas na naszym serwerze, a co będziemy sobie z tego serwera, później dalej tagami przekazywać do takich narzędzi właśnie Ga4 czy, czy Google Ads. No i okazuje się teraz już po, po większej ilości doświadczeń, że no, ten server side tagging, on nie może istnieć bez tego Client Side, bo te dwa ekosystemy, ten Client Side i Server Side, muszą być ze sobą połączone, czyli jednak te dane gdzieś tam cały czas. Jedno z drugim musi mieć połączenie. Jedyny plus, jaki na tej do, do tej pory wydaje się z tego rozwiązania Server side tagging, to jest to, że faktycznie mamy większą kontrolę nad tym, co jest przesyłane do narzędzi, takich jak GA4 czy Google Ads bo w kontenerze GTM-owym jesteśmy w stanie zanonimizować bardzo dużo różnych rzeczy, albo wręcz wykluczyć, żeby nie były wysyłane na, dalej do, do narzędzi Google'owych. Jasne, ale to, czy ja dobrze to zrozumiałem? A, a jeżeli ktoś chciałby napisać sobie swoje narzędzie, które analizuje użytkowników i rzeczywiście jest po stronie e, serwera na tym serwerze i te dane są przekazywane na serwerze klienta, czyli first party e, data, czy, czy te, ktoś, kto przygotuje dla siebie takie narzędzie, będzie mógł te dane, bo oczywiście analizować będzie mógł, jeżeli hmm. sobie je zbierze, ale będzie mógł wysłać do sieci reklamowej, czy nie? Czy nie ma takiej możliwości? Musi być wdrożone dodatkowe narzędzie, Google'owe na przykład? Hmm. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na ten moment jest tak dużo niewiadomych, tym bardziej jeszcze w związku z tym, że Google znowu przesunął termin wycofania third party cookies. A kiedy był pierwotny termin? Pierwotny termin był bodajże z 2 lata temu. Tylko nie jestem na 100% pewna. Jasne. Ale niedawno Google nas, mniej więcej na tym etapie, kiedy było przechodzenie na GA4, mhm. Google nas informował o tym, że wycofanie ciasteczek stron trzecich nastąpi w trzecim kwartale roku 2024. Czyli w zasadzie już zaraz niedługo mhm. to powinno nastąpić. No a teraz, być może około dwa tygodnie temu, dostaliśmy informację od Google'a na maila, że. Że wycofanie ciasteczek tych first party cookies nie nastąpi w tym roku, tak? E, prawdopodobnie nastąpi to z początkiem przyszłego roku, czyli to już jest czwarte przełożenie tego terminu, który miał być nieprzekraczalny. Ale w, w ogóle, mm -hmm. jak myślisz, co się stanie? W pewnym momencie Google już nie przesunie tego terminu. Wycofa mm -hmm. third party cookies. Co to oznacza dla marketingowców? Co, co się w ogóle mm -hmm. zmieni w, w procesie emisji reklam, targetowania reklam? Mm -hmm. e, tutaj jest jeszcze dużo niewiadomych. Na razie z tego, co wiemy, tych informacji jest niewiele. Właśnie to tagowanie po stronie serwera, o którym tutaj mm -hmm. rozmawialiśmy wcześniej. Pozwoli nam na to, że tak jak wspomniałeś, e, że te dane, które spływają nam na serwer, możemy je traktować właśnie jako first party data, mm -hmm. first party cookies i możemy je później wykorzystywać do targetowania właśnie e, chociażby takiego remarketingu, tak czyli mamy sobie zbieramy te dane, przechowujemy je na własnych serwerach i możemy później kierować do e, reklamy do, do tych użytkowników. Jeżeli chodzi o ciasteczka te third party data, to niektórzy zauważają, że stosowanie server side taggingu działa w taki trochę magiczny sposób, że jest w stanie pewne ciasteczka, które do tej pory uchodziły za third party data, przekształcić na first party. Czyli to będą nasze ciasteczka, które później możemy właśnie wykorzystywać do, do targetowania reklam. Niektórzy się zastanawiają, jak to będzie z kierowaniem reklam do nowych użytkowników, chociażby tutaj z tymi reklamami takimi banerowymi kontekstowymi, tak? Bo dotychczas mieliśmy takie reklamy bazujące na third-party cookies, które są powiedzmy kierowane do użytkowników, którzy byli na stronie konkurencji naszej, mhm. tak? Czyli w tych ciasteczkach, czyli Google sobie analizuje, że oglądaliśmy taką i taką stronę podobną do naszej, no to wyświetlmy tej osobie, tam powiedzmy na onecie czy na interi stronę naszą konkretną. No i taki użytkownik sobie trafia na naszą stronę i, i, i mamy tutaj już do czego wracać z tym użytkownikiem. Yy, teraz prognozuje się, że jeżeli nie będzie tych ciasteczek third party cookies, no to tak naprawdę będzie możliwość tylko kierowania kontekstowego. Zobaczymy, być może ten termin przesunięcia wyłączenia tych third Party Data może okaże się, że Google szykuje dla nas taką niespodziankę, o której nam w ogóle teraz nawet po głowie nic nie chodzi. Co, co to może takiego być? Jakieś może super, hiper rozwiązanie, które będzie takim game changerem? Także to się okaże. Z kolei, wracając do tego targetowania kontekstowego, jak to będzie działać, będzie to działało w taki sposób, że na przykład jeżeli prowadzę sklep internetowy, w którym sprzedaje proszki do pieczenia, mąki i inne tego typu rzeczy, a mam, jest na przykład taki użytkownik w sieci, który szuka sobie, powiedzmy, przepisu na babeczki, no to jeżeli tam mamy przestrzeń do wyświetlania reklam banerowych, no to tam, jako kontekstowo, może pojawić się Reklama mojej witryny, no bo kontekst jest podobny, tak? Ktoś ogląda mm -hmm. przepis na babeczki, no to wyświetla mu się reklama proszku do pieczenia, mąki i tym podobnych rzeczy do, do zrobienia, na przykład tych babeczek, a nie na przykład reklama samochodu. Jasne, ale to myślisz, że w przyszłości, okej, okay, nie wiemy, co zrobią duże big techy reklamowe, ale czy na ten moment wyłączenie terpaty cookies oznacza śmierć remarketingu? Po prostu nie będzie w w jaki sposób śledzić użytkowników, którzy odwiedzili moją witrynę? Nie, śmierci śmierć remarketingu nie będzie, bo remarketing bazuje na danych naszych. Co prawda w remarketingu możemy ustalić, czy chcemy tą reklamę kierować do naszych, mm -hmm. tych użytkowników, którzy byli w naszej witrynie, mm -hmm. plus ewentualnie rozszerzyć o dodatkowe i to właśnie, to rozszerzenie o dodatkowych użytkowników, to jest właśnie ten Google Display Network, czyli kierowanie tak, tak jakby do, do nowych, podobnych do tych, którzy już byli u naszych, czyli tam to bazuje na tym third Party Data. Czyli remarketing będzie działał w zasadzie tylko kierowany będzie do osób, które faktycznie były w naszej witrynie. Jasne, czyli to można wykorzystać. Wszystko zastanawiam się nad przyszłością i nad tym spekaniem Google. Bo yy, tak bazując na tym, o czym rozmawialiśmy, yy, użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na śledzenie witrynie, w jaki sposób są modelowani i te dane i tak są przetwarzane, tak? Te party cookies albo Data zaczynają umierać, ale jest tagowanie po stronie serwera, więc domyślam się, że za, za tym przenoszeniem tego terminu śmierci, tej party cookies jest ta, jakaś technologia, która może się tworzy, żeby nie zmienić dużo dla marketingowców w wykorzystaniu narzędzi reklamowych. Dokładnie, ja też mam takie przeczucie, że to właśnie coś takiego jest szykowane i jestem z jednej strony bardzo ciekawa, co to takiego będzie, także jestem tutaj y Nastawiam się pozytywnie, że, że ta śmierć tych ciasteczek third Party Cookies, że to jednak może nie będzie coś takiego strasznego, jak tutaj nas straszono. Chociażby właśnie ten doby, dobrym przykładem jest ten Consent Mode. No też nas bardzo straszono, że to będzie coś strasznego, że tyle danych nam ucieknie. Ale okazuje się, że to modelowanie, jeżeli mamy dobrze wdrożony Consent Mode i Google nam później zwraca te dane modelowane, tutaj też warto zaznaczyć, że te dane modelowane nie wracają do nas. Od razu, tylko mniej więcej tak obserwujemy u naszych klientów, że czasami ten proces trwa około 30 dni, a dokumentacja googlowa mówi, że dla Google Adsów potrafi to być nawet 60 dni. No ale my, my obserwujemy, że raczej po około 30 dniach te, te dane są. W o, GA4, tak? W GA4 i w Google Adsach. Znaczy, w Google Adsach jest 65 dni w dokumentacji. Dla GA4 liczby dni nie ma określonych na razie w dokumentacji, ale tutaj weryfikowaliśmy ostatnio tak dosyć intensywnie. Jak szybko dane do konta reklamowego Google Ads, jak są zwracane, szybko te dane modelowane, no to okazuje się, że w przeciągu miesiąca wracają właśnie te. Czy to w rzeczywistości mhm. wygląda tak, że prowadzę kampanię mhm. Google Ads, sprawdzam sobie dzisiaj dane za ostatnie 30 dni? Od dzisiaj do 30 dni przed dzisiejszą datą i widzę jakiś proaz, widzę jakąś sprzedaż, ilość użytkowników odwiedzających witrynę, ale jeżeli zajrzę tydzień później i mm -hmm. ten sam okres czasu sobie wyświetlę w raporcie analitycznym, to już te dane mogą się różnić, bo Dojdą te dane prognozowane. Dokładnie tak. Jasne. tak Tylko że tutaj z tym tygodniem to jeszcze tak może e, nie u wszystkich to tak szybko zadziała, ale ten okres taki 30-dniowy, e, no to myślę, że spokojnie. To, to, to tak hmm. reasumują, czyli jeżeli chciałbym przejrzeć raport za marzec 1 kwietnia, to raport za marzec przeglądany 1 maja może już się różnić. Dokładnie. Jasne. Tak. Tak, więc tutaj też ja bym zachęcała wszystkich właścicieli y, sklepów internetowych czy, czy witryn, jeżeli prowadzą kampanię Google Ads, czy w ogóle jakieś inne działania y, y, Googleowe, że jeżeli chcą na przykład zrobić raport powiedzmy za maj. To niech nie robią tego raportu od razu z początkiem czerwca, niech nie analizują sobie w pierwszym tygodniu czerwca, tylko niech wstrzymają się nawet do połowy miesiąca, o ile tam powiedzmy zarząd nie będzie mocno naciskał, bo może się okazać, że w połowie czerwca tych danych za maj spłynie więcej i te wyniki okażą się lepsze, niż gdybyśmy to analizowali na początku czerwca. Super. Mm -hmm. Wiesz to i tym e, pozytywnym akcentem, że mamy nadzieję, że niewiele zmieni się dla marketingowców. Natomiast e, analityka webowa chyba będzie coraz bardziej skomplikowana, tak mi się e, wydaje, i będzie wymagała coraz szersze, coraz większej, szerszej analizy danych, bo już chyba nie jest łatwo to wszystko połapać. To prawda. <noise> Więc zobaczymy, jak będzie. Bardzo dziękuję mm -hmm. za e, rozmowę i powodzenia w świecie analityki webowej. Dziękuję bardzo. Dzięki.